Witam w kolejnym filmiku. Jeszcze trochę, jem, mm, bardzo ciekawą żelkę. To jest żelka wegańska z batata. Mm, Ulubieńca się chyba nie pojawi. Dla mnie osobiście za słodkie jest to. Natomiast jest dość intrygujący smak, jako taka, powiedzmy, zdrowa szegonska. Mm, w dzisiejszym filmiku kolejnym z dość rozległej serii Dzieńczek perfumowy. E, chciałabym powiedzieć o moim dzisiejszym wyborze. Trochę się uczepiłam e, z nielubianej przeze mnie paczuli, e, paczula z ananasem w wykonaniu niszowej marki Historie de Parfum. Wspominam w innym filmiku o tym zapachu, ponieważ ten zapach plus Pacciulo Mango, taka paczula w owocach tropikalnych, owoce tropikalne z domieszką Paczuli, czyli czyniejsza wersja Nirmali Molinarda, to połączenie towarzyszyło mi w końcówce, w zasadzie w, w przełomie 2018-2019 roku. Jeżeli chodzi o ten zapach, historia w ogóle. Ja bardzo polecam testy i zapoznanie się z marką Mistry, chociażby w postaci próbek. Czy to wizyty w perfumericzowej? Wydaje mi się, że ta marka chyba tylko Quality, chociaż nie jestem pewna. No, na pewno nie ma w Galilu, wydaje mi się, że tej marki chyba nie ma w Lulua. Nie wiem, jak Musendbar Bar i nie wiem, jak Tiger and Beer. Natomiast generalnie. Mm, Warto, dlatego że jest to marka, jak sama wyekspluuję, która w jakimś sensie inspiruje się historią yy, i stwarza zapachy często właśnie jakieś takie, yy, które budzą skojarzenia z jakimiś epokami, z właśnie jakimś klimatem retro. Yy, mamy na przykład Mule Rouge, taki zapach właśnie trochę retro, taka retro szminka. Także yy, są to zapachy inspirowane jakimiś osobami. Na przykład jest zapach chyba poświęcony Napoleonowi, jest zapach poświęcony Georges Saint. Także generalnie ciekawa marka. Ma również y, tuberozy, ma piwonie, y, no trochę tych zapachów, ma ambrę, y, trochę tych zapachów jest. Y, ja osobiście mam dwa flakony, miałam też właśnie odlepkę Moulerouche. Jakby się trafiła, trafił się flakon Moulerouche, do myślę, że bym zakupiła, bo jest to bardzo ciekawy, taki bym powiedziała charakterny, intrygujący zapach. Ja mam tuberozę, dwójkę, czyli tą taką y, dziewiczą, tuberozę na sposób owocowy y, oraz mam... Mm, Właśnie 1804 wspomniane, czyli y, Ananaso y, paczule. Y, jeżeli chodzi o ten zapach, ma bardzo dobre parametry. Ta paczula nadaje właśnie takiego, y, tej charyzmy, takiej właśnie wieczorowości, takiej mocy y, nucie ananasowej i budzi skojarzenie z ananasowym, wycofanym, y, unikatem y, Rikel. Y, pomarańczowy sweterek. Bardzo duże skojarzenia i myślę, że to może być bardzo dobry zapach, jeżeli ktoś, dla kogoś jest ten zapach nieodżałowanym unikatem. Zresztą ja myślę, że tak ten filmik zatytułuję w ramach właśnie serii właśnie unikatach.